O miodzie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, o tym, jakie są jego wartości odżywcze i też oczywiście o całej branży pszczelarskiej. Dlatego też chciałbym omówić ten temat z moim wyjątkowym gościem, pan Jerzy Gądek, prezes zarządu M-Food SA. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, pierwszy kwartał 2022 roku był bardzo dobrym kwartałem dla państwa spółki. Chociaż tak naprawdę było wiele zawirowań na rynku, chociażby związanych z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Jak pan oceni ten bardzo dobry wynik, mianowicie wzrost przychodów o ponad 14% względem analogicznego okresu, czy też chociażby zysku netto o 32%? To prawda, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach i te wyzwania, które nas otaczają, są coraz nowsze i coraz mniej spodziewane. Analizowaliśmy tą sytuację i tak naprawdę naszym zdaniem to tylko nasze doświadczenie, mam prawie 30-letnie doświadczenie w tej branży, pozwoliło nam się w odpowiedni sposób zachować i uzyskać tak dobre wyniki. Oczywiście dużo pracy było w tym względzie. Czy kwestia właśnie tutaj ukraińska wojny na terenie Ukrainy, jak wpłynęło bezpośrednio na państwa spółkę? My dostarczamy, pozyskujemy już, pozyskiwaliśmy z Ukrainy. Wojna to nam przerwała, natomiast mamy, czy mieliśmy podpisane kontrakty z naszymi odbiorcami i tam był też miód ukraiński. Dlatego też musieliśmy bardzo szybko znaleźć inne kraje o podobnych parametrach miodu, żeby nasi kontrahenci, którzy mają te swoje umowy podpisane, mogli wypełnić swoje zobowiązania. Udało nam się to zrobić. Właśnie to, co mówiłem, że nasze doświadczenie pozwoliło w bardzo szybki sposób przekierować i pozyskać miód z innych rejonów świata. To była dosyć szybka reakcja, biorąc pod uwagę, że ten kwartał był bardzo, bardzo dobrym kwartałem, a tak naprawdę musieli państwo bardzo szybko zareagować, właśnie żeby tutaj nie zostały przerwany łańcuch dostaw. To prawda, natomiast my zawsze mieliśmy taką zasadę i mamy zasadę taką, że utrzymujemy dosyć wysoki stok, czyli zapasy na różne przypadki, łącznie związane z logistyką. I ten przypadek akurat się zdarzył, że ta wojna, która nas zaskoczyła, spowodowała, że musieliśmy skorzystać z tych naszych ostatnich zapasów i dostarczyć naszym klientom to, co mogliśmy, ale tylko z zapasu, bo pozyskać miodu w tej chwili nauki nie sposób, nie da się tego zrobić. A jak pan ogólnie widzi rynek miodu, ale też ogólnie rynek pszczelarski w tym regionie świata, Europy? Ukraina 12-14 lat temu, mówię o Ukrainie, bo to jest największy w tym rejonie świata producent miodu. Polska też produkuje to sporo, natomiast Ukraina jest takim dobrym przykładem. Ukraina kilkanaście lat temu, te 12-14, produkowała kilka tysięcy ton i eksportowała kilka tysięcy ton. Do momentu przed wybuchem wojny, jako Ukraina eksportowała ponad 60 tysięcy ton. Czyli przez dekadę w zasadzie zrobili bardzo wysoki wolumen, bardzo wysoki skok, tak? Producencki. Dlatego też stała się dużym dostawcą miodu do krajów głównie Europy Zachodniej. Europa Zachodnia konsumuje około 400 tysięcy ton. Sama produkuje między 220 tysięcy a 250 tysięcy ton. Czyli brakuje około 150 tysięcy ton. I skąd trzeba to pozyskiwać? Nasza spółka jest głównie, między innymi, łata, nie? Znaczy może nie łata, ale pozyskuje miód tam, gdzie jest, te kraje są mniej uprzemysłowione i dostarcza tam, gdzie są te kraje bardziej uprzemysłowione, czyli bardziej nastawione na prozdrowotne życie. Tak? A miód jest tym elementem w diecie, który to właśnie wykonuje. Mówi pan o Ukrainie, jeżeli chodzi o Polskę, to tu chciałbym też jako pewien wstęp do kolejnego tematu. Okej. Okay.
Jak wygląda Polska, rynek miodu? Polska bardzo fajnie wygląda. Polska się rozwija od strony i podażowej, czyli populacja pszczół rośnie w Polsce. To nie można powiedzieć, że na świecie to jest. I produkcja rośnie miodu. Także to jest, Polska jest, dobrze się rozwija i tutaj dobrze to postrzegamy. To jest związane z tym, że jest odpowiednia polityka, są odpowiednie dotacje, świadomość rośnie, społeczeństwo troszeczkę się bardziej bogaci, więc bardziej chce lepiej się odżywiać. To jest spowodowane tym, że Polska bardzo fajnie wygląda na tle pozostałych krajów. Jeśli chodzi o sam rynek, to czy on jest bardziej rozproszony na mniejszych producentów, czy mamy jakichś głównych graczy, którzy, można powiedzieć, rozdają karty? Generalnie większość to są pszczelarze do 50 uli, do 100 uli, czyli to jest, są mali gracze, tak? Czyli to są amatorzy, którzy uwielbiają pracę z pszczołami, no i tacy, którzy tam od dawna to robią, więc kontynuują tą swoją pracę. Jest kilka podmiotów, które mają dużo, od 1000 wzwyż, ale to są pojedyncze, bo to w zasadzie cała organizacja musi powstać. 1000 uli, żeby, czy wielokrotność 1000, żeby to logistycznie poukładać, odpowiednio zapewnić pszczołom pożytki, zebrać, to jest spora logistyka. Czy nabycie udziałów, 20% udziału w płynnym złocie, świadczy o tym, że ten rynek zmierza do jakiejś konsolidacji? Czy jak to też, jak to nabycie wpłynęło też na Państwa strategię? To jest związane bardziej z naszą strategią, którą ogłosimy na jesień. I pozyskanie tych 20% w tej spółce pozwoli nam bardziej rozwijać sprzedaż detaliczną, e-commerce, tak? Natomiast to nie jest związane na razie z łączeniem się spółek w naszej branży. Czyli to jest, można powiedzieć, takie pewne działanie wyprzedzające? Czy testujecie nowe rynki? To jest wyprzedzające i będziemy budować pewien kierunek w rozwoju naszej grupy kapitałowej i ta spółka będzie miała taką rolę właśnie. Żeby ten sprzedaż detaliczną w inny sposób niż to normalnie się wykonuje, ona będzie troszeczkę taka nowatorska sprzedaż. A mógłby Pan trochę więcej o tym powiedzieć, bo to bardzo ciekawy temat. No właśnie chciałbym, żeby to zaużbiało i wyrywam się, żeby o tym opowiedzieć, natomiast chciałbym to powiedzieć dopiero w strategii, czyli na jesień, bo wtedy będzie to wszystko zebrane do jednego, w jedno miejsce i to będzie miało pokładane klocki Lego. Jak opowiem o jednym elemencie, to może nie być do końca wszystko dobrze zrozumiane. Mhm. Natomiast dobrze rozumiem, że są Państwo otwarci na testowanie nowych kanałów też sprzedaży, dotarcie do nowego klienta. Dokładnie. No, pandemia pokazała nam, że zmieniła się sposób, jako społeczeństwo zmienił się sposób zakupów, więc to jest naturalny moment, żeby testować, może nie testować, ale rozwijać nowe kierunki sprzedażowe. Mhm. Tu chciałbym też trochę skorzystać z przygotowanych danych. Mianowicie zgodnie z danymi Komisji Europejskiej z kwietnia bieżącego roku Polska zajmuje 4. miejsce pod względem liczby ul, zaraz po Hiszpanii, Rumunii i Grecji. I proszę powiedzieć, tak z Pańskiego punktu widzenia, jako osoby, która od lat zajmuje się tą branżą, czego nam potrzeba, by polski miód zdominował rynki i wyszedł na czoło w kwestii właśnie produkcji i jakby tworzenia tego najlepszego możliwego miodu? Tylko w zasadzie czasu, bo Polska właśnie rozwija się w dobrym kierunku, jeśli chodzi o rozwój pszczelarstwa. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi na przykład o spożycie Polaków miodu, to wzrosło w ciągu jednej dekady, podwoiło się. I to samo jest na przykład z populacją. W ciągu jednej dekady nam populacja miodu się podwoiła, więc Polska się dobrze rozwija. W dobrym kierunku mamy dobre położenie geograficzne, to pozwala na to, żeby te pasieki znajdowały różnorodne pożywienie dla siebie. A jeśli chodzi o porównanie tego miodu, na przykład polski i zagraniczny, czy mógłby Pan powiedzieć, co wyróżnia ogólnie polski miód, no i też co wyróżnia oczywiście Państwa miód?
To nie w ten sposób działa. To działa w ten sposób, że miody, jeśli są produkowane przez pszczoły z tych samych kwiatów blisko siebie położonych, mówię o państwach, tak? Czyli na przykład Polska, Rumunia, Bułgaria, to są bardzo podobne miody. Więc tu ich różnic nie ma dużo. Tak? Natomiast ważne jest, tak jak pszczelarze leczą pszczoły, jak je na przykład wywożą na obwoźne tereny, gdzie można pozyskiwać inne rodzaje i czy miodów, czy innych gatunków miodów. Tak? Czyli tu jest istotny element, są zrozumiałe, że istotnym elementem są pszczoły, ale to jakby jak te pszczoły funkcjonują, jak one są odżywiane, to rozumiem, że to będzie bezpośrednio wpływało na jakość tego miodu. Tak, dokładnie tak to działa. Czyli umiejętne obchodzenie się z pszczołami, umiejętne pozyskiwanie miodu od nich, karmienie na zimę, to w zasadzie decyduje. No oczywiście całe związane jest też współpraca rolnika z pszczelarzem, bo to na zachodzie jest mocno rozwinięte. U nas w Polsce to się rozwija w dobrym kierunku, natomiast jeszcze to nie jest na takim etapie, jakby to było pożądane. Ale to w zasadzie wszyscy mają korzyści, bo rolnik ma lepsze plony, a pszczelarz ma lepsze zbiory miodu. Więc tylko to trzeba dobrze zgrać, bo oni muszą się ze sobą współpracować. Rolnik o pszczelarze. Gdzie są te zgrzyty, jeżeli chodzi o współpracę rolnika z pszczelarzem? No, zdarza się, że pszczelarz postawi swoje ule, nie zawiadamiając rolnika, więc ten robi opryski po swojemu, a to ma wpływ na pszczoły, może nawet je zabić. Tak? No i przeszkadza rolnikom w jakichś tam, nie wiem, drogach transportowych i tak dalej, więc to są pewne zagrożenia. Jeśli oni ze sobą to będą zgrywać i współpracować, to wszyscy mają tylko korzyści. Nawet w Stanach Zjednoczonych jest, nie pamiętam w tej chwili z jakiego owocu, ale pszczelarze zawożą swoje pszczoły i więcej zarabiają niż z opłat dzierżawy pszczół przez tych, którzy mają plantacje jakieś, niż zbioru miodu. Patrząc na całą branżę pszczelarską, to gdzie pan widzi największe zagrożenia, jeśli chodzi o tę branżę, ten rynek? No, globalne to wojna. Głównie każdego roku my patrzymy na pogodę, tak? Bo pogoda jest tym czynnikiem, który decyduje o plonach, tak jak w rolnictwie. I jeśli pogoda będzie stabilna, co roku podobna, to my nie mamy z tym żadnych problemów i nasze pszczelarstwo się będzie bardzo dobrze zwijało. Oczywiście bardzo duże wyzwania są związane w ogóle z pszczołami, bo na świecie jednak populacja maleje. Rozwija się tylko w tych krajach, gdzie pszczelarstwo jest w jakiś sposób chronione, czy w jakiś sposób opieka jest, czy instytucji, czy firm, czy państwa nawet, tak, bo są specjalne programy pomocowe. Więc państwa, które są nastawione na produkcję miodu, tak, bo to jest... Produkcja miodu to jest tylko element końcowy. Tak naprawdę pszczoły załatwiają inne tematy, bo miód to jest tylko to, co my pozyskujemy jako element i podbieramy im ten miód. Natomiast pszczoły głównie zapylają owoce, warzywa i to jest główna ich rola, tak, jako dla gospodarki. No, ocenia się, że chyba dla Polski to jest 5 miliardów złotych, to jest ich praca dla rolnictwa. A mógłby pan powiedzieć tam w kilku słowach, co wpływa na to, że tych pszczół na świecie jest coraz mniej, tak żeby każda osoba, nawet ta, która nie do końca orientuje się w kwestiach chociażby zmian klimatu, że mogła zrozumieć ten biznes i też różnego rodzaju zagrożenia, które wpływają na niego? No przede wszystkim monokultury, czyli produkcja wielkoobszarowa. To powoduje, że pszczoły mogą pozyskać nektar, ale tylko w jakimś krótkim czasie i w zasadzie, jeśli nie są zawiezione w inne miejsce, no to już nie mają czym się karmić, tak? Chemia, czyli wszystko, co jest związane z opryskami w rolnictwie, bo to jest, rolnicy muszą to robić, ale to jeśli robią to w sposób nie jest kompatybilny z pszczelarzami, no to
bardzo pszczelarzom przeszkadza. Zmiany pogody. Też bardzo ważne, bo pogoda klimatyczna, zmiany pogody klimatycznej powoduje, że pszczoły jednego roku potrafią wyprodukować 20 tysięcy ton, mówię o Polsce, a drugiego roku tylko 12 tysięcy ton. Sama pogoda potrafi takiego figlera spłatać, żebyśmy mieli tak małą produkcję miodu. Czy jest szansa, że ta tendencja się zmieni i jednak tych pszczół nie będzie ubywać z roku na rok? Znaczy, no, społeczeństwa się uczą tego, że no, pszczoły, czy generalnie zapylacze, bo pszczoły są elementem tylko, bardzo ważnym oczywiście, zapylacze są bardzo potrzebne, więc świadomość wagi tego działu rolnictwa jest coraz większa, więc mam nadzieję, że i państwa, i poszczególne instytucje będą się odpowiednio tym zajmować. I myślę, że to idzie w dobrym kierunku. A wróćmy teraz do tematu samej spółki, M-Food. Jakie plany są na najbliższe miesiące? No, pracujemy nad tą strategią. Ta strategia pokaże, jakie są na najbliższe 5 lat, bo to jest taka pięcioletnia, która opowie nam, państwo, którzy to będą czytać, jakie mamy zamiary, do czego dążymy, w którym kierunku idziemy. Chcemy zwiększyć tam naszą grupę kapitałową, wzmocnić się i odpowiednio lepiej służyć naszym akcjonariuszom też, no bo to też jest ważne. I kiedy dokładnie moglibyśmy poznać? No ja się myślę, że to będzie wrzesień, tak przypuszczam. Czy tak we wrześniu już moglibyśmy poznać te szczegóły, których pan wspomniał? Tak. Zostaną odkryte karty związane ze strategią i dalszymi planami? Tak. Bo to będzie związane właśnie z innymi naszymi też planami, które chcemy wykonać. A proszę jeszcze przypomnieć, jak procentowo, ile w spółce, jaką rolę pełni w spółce miód, a jaką inne te elementy związane z pszczelarstwem? Znaczy, miód to jest 97% naszych przychodów. Z tym, że my dzielimy miód na konwencjonalny, czyli wielokwiat, odmianowy, czyli tam akacja, lipa i tak dalej, plus drugim kategorią naszą to jest miody bio. To jest bardzo fajny produkt, który bardzo szybko się rozwija. Też statystyki mówią, że w zasadzie w ciągu 10 lat podwoi się konsumpcja miodów bio, więc my też bardzo będziemy rozwijać ten kierunek. Bardzo nas to interesuje. A czym się różni miód bio od chociażby wielokwiatowego? No, pewnymi kryteriami, które musi spełnić i pszczelarz, i wszyscy po drodze, żeby ten miód mógł być miodem bio, czyli odpowiednie miejsca, gdzie się pszczoły żerują, no bo one żerują tak naprawdę, odpowiednie ule drewniane i tak dalej. Więc jest ileś tam kryterii, leczenie pszczół, więc ileś kryterii trzeba spełnić, żeby miód, który pozyskuje pszczelarz, był miodem bio. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Czekamy na jesień i przedstawienie strategii spółki. Moim i państwa gościem był pan Jerzy Gądek, prezes zarządu M-Food SA. Dziękuję bardzo.